Cześć, witam wszystkich wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Demo i zapraszam was na szósty odcinek z naszej serii z gry w Dark Souls 2 DLC. I ostatnio trafiliśmy na naszego pierwszego bossa w tym dodatku. Okazało się, że to nie jest boss jakiś nowy, a jest to boss, którego już widzieliśmy wcześniej. Widzieliśmy go w podstawowej wersji gry. Okazało się, że mamy do czynienia z demonem kuźni. Wiecie co, ten gość mi się zrespił, ostatnio go zabiłem. Nie wiem czemu znowu mi się tutaj pojawił. Wydaje mi się, że powinienem się tutaj, kurczę, rozejrzeć w poszukiwaniu tej Nadali właśnie i ją rozwalić po prostu szybko. Tak, wszędzie będę klątwę tutaj zyskiwać. Na razie nie chcę z tymi wojownikami żadnymi walczyć, nie chcę mieć z nimi absolutnie nic wspólnego. A, nie mogę tego otworzyć, dobra, jestem martwy. Chyba. Nie, jak z tego wyjdę, to będzie niemożliwe, ale... No, to było niemożliwe, żeby z tego wyjść, ale... Ale... Nawet utrzymywanie się to nie miałoby za bardzo sensu, bo bym tego klątwę dostawał. Tak zauważyłem, że jak ta Nadalia jest aktywna, to po prostu nie jestem w stanie zabić na stałe przeciwników, ponieważ oni chyba się będą respić. Tak strzelam. I wiecie co? Myślę, że to będzie... Miejsce, które... Dobra, zostawię sobie jeszcze raz na pieśń, co tam się będę oszczędzać. Że to będzie miejsce, które na razie będziemy eksplorować do końca. Zobaczymy, co tam jest w 100% za tymi drzwiami. Być może będzie boss, być może to będzie boss jakiś nowy, z którym jeszcze nie mieliśmy do czynienia wcześniej. No, zobaczymy. Ja chcę jednak tutaj sobie trochę pobiegać i poszukać po prostu tej Nadali, żeby ją rozwalić, a później będę mógł normalnie z nimi walczyć, więc... To będzie mimik. Ja wiedziałem, że... Nie, dobra. Co to jest? Stary, rozjażony klejon życia, czy coś tam? Coś stary i rozjażony chyba. Także nie piszcie, że unikam walki, po prostu nie chcę walczyć z nimi, kiedy oni są ulepszeni, bo moim zdaniem to nie ma sensu. No i oni chyba się dodatkowo jeszcze respią, więc... No to już jest w ogóle bez sensu, żebym z nimi teraz tutaj walczył. To jest jak walka z wiatrakami, zabij jednego i zaraz się zrespi kolejny. Ognisty wąż, kolejna piromancja, rozumiem, świetnie. No i to będzie miejsce chyba mojej śmierci, niestety. Wydaje mi się, że stąd chyba się nie wydostanę, a może... Przejdź, świetnie. Dobra, nie wiem jak ja to zrobiłem, ale udało mi się przejść. Tam gdzieś były drzwi i chcę je koniecznie otworzyć sobie właśnie tutaj. Bo tu mamy właśnie miejsce na klin. O właśnie! Żegnam Nadalio. Możemy jeszcze sobie... A, nie możemy zamknąć drzwi. Mamy jej duszę. Mogę umierać w spokoju, ale oczywiście tak łatwo nie dam za wygraną, a dobra, może i dam. Dobra. Przejdziemy teraz tutaj raz jeszcze. Wybijemy ich wszystkich. Rozejrzymy się tutaj na spokojnie, zobaczymy co, gdzie i jak. Może jest jeszcze jakieś dalsze przejście, chociaż na razie mam takie wrażenie, że szczerze mówiąc nic więcej tutaj nie znajdziemy. No i zobaczymy sobie, co to jest ta nowa piromancja, co to jest za nowy czar. Czy jest on dobry? Ile będzie wymagał slotów, jeśli chodzi o dostrojenie? Może to na przykład nie jest jednak piromancja, no, nigdy nie wiadomo. Myślę, że sobie wywalę jeden raz wielki zapłon i ustawię sobie tą nową piromancję, czyli ognistego węża. Ile? Aż dwa sloty, dobra, już myślałem, że trzy, źle spojrzałem. No to wywalę sobie raz jeszcze wielki zapłon, ustawię sobie w takim razie węża ognistego i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ognisty wąż jest tutaj. Zobaczmy. To może być fajne, bo to jest trochę jak burza ognia, aczkolwiek takie bardziej skupione, w jedno miejsce. No. To może być niezłe. Wiecie co? Na chwilę zrobię może cięcie, cofnę się do Majuli, naprawię sobie te wszystkie pierścienie, przy okazji stanie się jeszcze człowiekiem. I usłyszymy się za chwilę, jak będziemy przed tamtymi drzwiami. Ok, jesteśmy przed tymi drzwiami, także chodźmy do środka i zacznijmy walczyć w takim razie. Ognista sfera, a bo dobra, właściwie co tutaj będę się oszczędzać, wezmę tam po prostu strzałę jedną. Nie ma sensu chyba marnować ognistej sfery na takiego tam gościa jednego, żeby go tego do siebie podprowadzić, bo to jest mój cel, żeby ich po prostu sprowokować do przyjścia tutaj. Ciekawe, czy te drzwi można otworzyć, tą bramę za nim. Wydaje mi się, że nie, one chyba tylko jako tło służy. Dobra, pierwszy zabity, teraz już normalnie sobie powalczymy. Chodź, nikogo za mną nie ma, bo nie pamiętam, nie. Przynajmniej nie wygląda na to, żeby ktoś tam miał siedzieć. Dobra. Idealnie, trzy ataki, nie żyje. Sprawdźmy, co mamy tutaj. Tu już byliśmy. Wiecie, ostatnio tak latałem jak wariat tutaj, dlatego... No nie wiem, co to jest w ogóle takie jakby ołtarz, nie wiem. Dlatego, no nie do końca pamiętam wszystko, jak tutaj jest ustawione.
Też dla pewności po prostu posprawdzam niektóre miejsca nawet i dwa razy. A co? To wydaje mi się, że powinna być jakaś niewidzialna ściana. Nie, nic takiego nie ma. Czy tu? Tu jakoś tak dziwnie wygląda ten dzień, widzicie? Nad moją głową. Jakby tak tekstury były wklejone, może to trzeba uderzyć. Nie, to naprawdę wygląda jakby tu była niewidzialna ściana. Zdecydowanie. Dobra, ale chodźmy w takim razie tutaj. Mam jednego. Więc chodźmy najpierw zabić go. Chodź, 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 chodź. No. To jest akurat fajnie, bo mimo, że to są tacy zwyczajni przeciwnicy, tacy typowi, dlatego, że żeby na przykład długo nie było jakiegoś okresu bez przeciwników, oni są zapewne wykorzystywani, no to i tak fajnie, że oni mają takie różne zestawienie, jeśli chodzi o ekwipunek. Jeden ma tarczę, jeden ma włócznie, jeden ma dwa topory. Fajnie, fajnie to jest zrobione. Znaczy fajnie, że kilka rodzajów dali tych przeciwników, a nie wszyscy tacy sami. Oj. No właśnie, myślałem, że mnie animacja uratuje, ale zapomniałem, że to tak nie działa. Muszę sobie ten kryształ wyrzucić, bo jest mi zupełnie zbędny. Dobra, chodźmy do tego ducha. Bardzo nie lubię z nimi walczyć, serio. Aż szybko atakują, bardzo są nieprzewidywalni. Jak dla mnie... On by się naprawdę, mogę śmiało powiedzieć, że nadawał się na bossa. Jakby miał znacznie więcej życia, to przeciwnik z takim zestawieniem ataków, który by trochę częściej atakował, byłby idealnym bossem. Naprawdę. No, niektórzy bossowie mają mniej ataków chyba niż on, serio. No i na pewno są bardziej przewidywalni. I to już nawet za pierwszym razem. Najbardziej przewidywalni bossowie to są tacy, którzy wyglądają jak człowiek i na przykład są zwyczajnym rycerzem z tarczą i mieczem. Tacy to tam, albo wiecie, z jednym mieczem w dwóch rękach. No i znowu nie możemy tego otworzyć, ale czy możemy przejść gdzieś dalej? To jest to pytanie. Tu mamy te drzwi, gdzie była Nadalia. Teoretycznie tu nic nie ma więcej. Co to jest za ciało? Tu był jakiś skarb? Nie pamiętam, nawet tutaj tak biegałem jak szalony, że nie pamiętam zupełnie nic, co tu było. I tu też nic nie ma i teraz się dopiero to komplikuje. Bo nie wiem gdzie iść, serio. Przed tobą skrzynię, no to wiemy. Wygląda na to, że zupełnie niepotrzebnie teraz tutaj się cofnąłem, że tak naprawdę już wszystko wyzbierałem, co powinienem w tym miejscu. No okej. Możemy teraz pomyśleć, gdzie można by sobie zjechać. To znaczy, gdzie mnie jeszcze nie było. Myślę, że gdzieś tutaj możemy pokombinować. W tym kierunku. Nie, tutaj byłem. Tu byliśmy. Chodźmy może teraz tak. Szybko. Dobra, zdążę. Oj. To nie miało tak wyglądać, ale tutaj mnie jeszcze nie było. I ciągle mam wrażenie, że oni za chwilę wstaną. Tam jeszcze trochę wyżej bym chciał wejść, ale to później, to w dalszej kolejności. O! Takiego z ognistą bronią jeszcze też nie widzieliśmy. A niech będzie może ognisty wąż. Wow! Dwa razy używam tej piromancji i już gościa nie ma. Dobra, trochę spadł sobie. Nie, wiecie co, pójdę na górę, bo to nie ma absolutnie sensu, żebym tutaj był, bo z góry mogę i tak tutaj spaść i się cofnąć. A może tam są jeszcze jakieś dodatkowe ekstra skarby. Chciałbym zejść tam na sam dół. Tam zupełnie na sam dół, zobaczyć co tam jest jeszcze. I ktoś słusznie w komentarzach zauważył, że w tym DLC mieliśmy się wspinać na wieżę, a nie z niej schodzić. I coś w tym jest. No ale to już wiecie, jakby się czepiać na to taki tam drobny szczegół. Jezu, co tam jest? Tam jest jakaś szczelina, tam jest jakieś przejście, czy to jest po prostu czarna ściana? Czarna ściana. To jest właśnie sposób, jak sprawdzić, czy coś tam jest po prostu. Bierzecie łuk, strzelacie, jak wbija się, to znaczy, że tam nic nie ma. A tu jeszcze wyżej można by wejść. Ho. No proszę. No dobra, nie będę już kombinować, zobaczmy, co mamy tutaj. Ciekawe, że tam było coś super. Pierścień siły. Serio? Zwiększać będzie statystyki mojej siły? Pierścień zręczności, zwiększa zręczność. No to pierścień siły analogicznie powinien zwiększać siłę. No właśnie, zwiększa siłę. Super, brakowało takiego pierścienia. Okej. Dajcie mi też znać, jak wy się zapatrujecie na to, na kwestię tego, czy DLC
za bardzo rzeczy z DLC, za bardzo ułatwiają grę i są nie fair wobec osób, które nie zakupiły tego dodatku. Czy jest, czy Dark Souls 2 się zmieniło w takie pay to win, waszym zdaniem? Bo ja się w PvP za bardzo nie znam, nie bawię się za bardzo w PvP, dlatego kieruję te pytanie głównie do takich osób, no bo normalnie jak ktoś sobie walczy z przeciwnikami, no to myślę, że sobie bez dodatku też poradzi, no bo nie musi wchodzić do krainy z dodatków, więc dla niego to nie ma żadnej różnicy. Ale jak ktoś już walczy z innymi graczami, którzy mają styczność na przykład z dodatkiem, no to już to ma ogromne znaczenie. Aha, to jest ten, który spadł wcześniej. I go tutaj normalnie nie powinno być, nie wiedząc czemu ma teraz pełne życie. I to mi się nie podoba! O kurde. O kurde. I zginąłem! Serio? Ale widzę, że to jest naprawdę olbrzymi kompleks. Wszystko się zarywa. Pełno skarbów, pełno przeciwników i myślę, że tak w końcu pięterko po pięterku, ale zejdziemy w końcu na sam dół. Dobra, znowu nagranie, jak już będziemy na miejscu. No dobrze, jesteśmy na miejscu, w takim razie chodźmy ponownie. Tym razem już wiem, czego mogę się mniej więcej spodziewać. Wiem, że podłoga może się zarwać i... no, lepiej, żeby chodzić przy ścianach, bo tam najpewniej jestem bezpieczny. Tak mi się wydaje. Niestety nie pamiętam dokładnie, w których miejscach się podłoga zarywa. To może być trochę problem. Ale dobra, myślę, że damy radę jakoś. Tego teoretycznie mógłbym nawet sobie rozwalić piromancją. Może nawet tak zrobimy. Wykończę już go łukiem. Niestety... A! Mój łuk nawet zadaje czasami większe obrażenia niż moja piromancja, więc myślę, że nie ma sensu, żeby jej używać i marnować. Nic nie ma. Pode mną jest jakiś gość, widać. Dość narwany, bo chce już się na mnie rzucić. Tu jest nawet dwóch, dobra. W takiej sytuacji, no jednego sobie rozwalę po prostu piromancją, myślę. Albo przynajmniej go mocno, mocno zranię. Nie, myślę, że go zabiję normalnie. Tym razem trochę z łuku. Nie chcę w tamtego strzelać, no. W tego też nie, w tego chcę. Żebyś się jakoś ładnie ustawił, nie? To by było fajnie. Dobra. Już nie żyję. Tamten się schowa, ale tego sobie ustrzelimy. Chyba nie ma opcji, żeby się schował w jakiś sposób. No i nie mogę się doczekać, aż w końcu też dojdziemy do jakiegoś nowego, konkretnego bossa. Jakiegoś nowego, właśnie. Nowego! To jest dobre określenie i to podkreślam. O Jezu! Widzę, że jest zdesperowany i wnerwiony ostro, że go jakiś gość tutaj, wiecie, łukiem częstuje na dystans. Dobra, no to już wiadomo, że to się zarwie. No właśnie. Czyli łatwo można sobie to poznać, co tutaj się zarwie tak naprawdę. Już wszystko poleciało. Demoniszczyciel. Chodźmy tutaj. Nic nie ma. Na dole mamy chyba znowu z dwóch. Więc oczywiście niech będzie piromancja. Tak żałośnie wyglądało. No dlaczego? Aha, dobra, bo to jest na trochę wyżej od niego. Myślałem, że go to w łeb chociaż trafi. No, ale niestety. No się musiał zdziwić, nie? Tak sobie tutaj stoi przez całe życie pewnie. I nagle dostaje z łuku w łeb, z góry. Dobra. Jeszcze raz. Tylko żebym go trafił jakoś. Aha, nie mam mocniejszych innych strzał. Już wszystkie magiczne zużyłem niestety. No, może sobie coś ustawimy. Albo nie. Albo nie. Bo nie pamiętam, czy to te ogniste jest ich tylko 15 w tej grze, czy tylko żelaznych, tak? Żelaznych? Żelazne można kupić przecież. Ognistych czy ostrych? O, o to mi chodziło. No, żelazne można sobie kupić, to są po prostu mocniejsze strzały, droższe strzały. Partyzana plus 6. To chyba znamy. I teraz... No, czeka mnie nieprzyjemny upadek, trochę życia stracę, więc można sobie użyć tego i zeskoczyć. Aha. Jezus Maria! No jasne, z dwoma na pewno będę walczyć. Teoretycznie można by sobie tutaj wskoczyć na taką półeczkę i wtedy go rozwalić z łuku. Ciekawe, czy tam te drzwi do końca mnie prowadzą. Nie zwróciłem uwagi, że tam jest dźwignia w ogóle jakaś. No ale chamsko umiejscowili tego drugiego przeciwnika, naprawdę. Dobra, także... Jezu, nie mogę przez to przejść. Także wiecie co, ja zrobię tak. Wybiję wszystkich na każdym piętrze, poza nagraniem i wznowię nagranie, jak będziemy już przed tym skokiem do tego Minotaura.
Dobra, to będzie, myślę, najlepsze rozwiązanie. Dobrze, jestem już na tym przedostatnim piętrze. I tak naprawdę mógłbym go rozwalić sobie łukiem, po prostu. Mógłbym sobie strzelać tutaj. Ale to by trwało całą wieczność i po prostu nie chcę już mi się aż tak bardzo was zanudzać. I też mi osobiście się nie chce tutaj do niego strzelać. Wolę trochę akcji, czyli skoczymy sobie na dół do niego. Tylko najpierw na ogień użyję sobie falę potu, tak dla ochrony jakiejś chociaż. I chodźmy sobie na dół. Wiem, że teraz ryzykuję niepotrzebnie, bo to jest zupełnie proste, żeby go rozwalić tutaj, wiecie, łukiem. No ale zawalczymy uczciwie, damy mu szansę. Staram się udowodnić, że to ja jestem lepszym wojownikiem, a nie jakiś tam minotaur, ale obawiam się, że chyba się okaże, że to on jest lepszy. Żeby tylko tak nie było. Odsuń się od tej ściany. Chodź tutaj. Jak on mnie tym trafił? Jeszcze mnie polał tym ogniem. Mnie zabije, to później po prostu za karę następnym razem go rozwalę łukiem, ale wolałbym go zabić w sposób zupełnie uczciwy. Myślałem, że on się zbiera do właśnie tego. O Jezu! To jest niebezpieczne ten ogień, on nie jest taki, wiecie. Rozpieprzę cię łukiem, bo mnie wnerwiłeś teraz. Tak, tam jest dźwignia, czyli tam można przejść dalej, dobra. Zauważyłem to, co chciałem. Wracając, ogień nie jest niebezpieczny u niego. On odgrywa rolę po prostu takiego spowalniacza, żeby nas na chwilę zatrzymać i żeby później mógł nas trafić, wiecie. O to właśnie w tym chodzi. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne akurat. Dobra, nie będę was zanudzać, wybiję sobie raz jeszcze ich wszystkich i myślę, że go też rozwalę łukiem. Tego po prostu nie umieszczę w odcinku, no bo to nie ma sensu. Będę po prostu stać w miejscu do niego strzelać. I znowu nagranie, jak go zabiję. To zobaczymy sobie wspólnie, co się kryje za tamtymi drzwiami. Także do usłyszenia za sekundę, jak już go zabiję. No i Minotaur został pokonany, tak jak mówiłem. Znałem nagranie oczywiście, bo już go zabiłem. Uleczmy się i sprawdźmy, co się kryje za tymi drzwiami. Właściwie za tą wielką, żelazną bramą. Proszę, żeby był bonfire i boss. Niestety. Nie wiem. Aha, to jest ten gość z łukiem, ten duch taki. W ogóle wrażenie robią naprawdę te posągi wszystkie, co tutaj zwisają. Świetnie to po prostu wygląda, naprawdę. Zastanawia mnie też jedno. Zastanawia mnie, czy... Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak ten Minotaur jest, to on na ramieniu ma taką głowę. I to wygląda jak głowa Minotaura właśnie. On jest Minotaurem, więc rozumiem, że to jest jego głowa. I te głowy wyglądają zupełnie tak jak te, co ja mówiłem, głowy byka, które po prostu tam są wszędzie i atakują ogniem. W żelaznej warowni oraz tutaj po prostu to wygląda no, identycznie. Dlatego myślę, że to są właśnie głowy tych Minotaurów. Tylko zastanawiam się, dlaczego te Minotaury nie mają głowy. To jest akurat niespodzianka dla mnie, znaczy zaskoczenie i zagwozdka taka. Czekam, aż on do mnie przyleci, bo nie mam zamiaru z nim walczyć tam, bo mnie najpewniej zrzuci. On jest bardzo, bardzo taki nieprzyjemny w walce. O, już leci. Już myślałem, że da sobie spokój, ale jednak przyleciał do mnie, pofatygował się. No to nie mogę odpuścić i darować mu. Jak już chciał mu się do mnie przylatywać. Nie, tylko nie mogę teraz tego spieprzyć, bo będę musiał z tyloma przeciwnikami walczyć, że aż szok po prostu. Naprawdę dużo ich tu jest, strasznie. Okej. I mimo tego, że często w tym DLC jest możliwość zabicia kogoś na dystans z łuku, bez jakby bezpośredniej konfrontacji, może nie do końca bezpośredniej konfrontacji, ale bez konfrontacji w zwarciu, czemu on się respi? Okej, rozumiem, że tam gdzieś jest w takim razie Nadalia, więc to sobie przebiegniemy. O kurczę, to mnie lekko zaszokowało, że on się zrespił. Tak, to już widać, że gdzieś ona tutaj musi być. Z nimi nie mam naprawdę zamiaru walczyć, ponieważ będą się respić. Pójdziemy sobie tutaj. Poszukamy w takim razie jej. Szponiasty pierścień jakiś mam. Miał być Estus, no ale dobra. Okej, szybko, demo. Chyba jej nie znajdę. Ale chociaż ucieknę od nich. Świetnie. Czy czegoś nie pominąłem? Nie, niczego nie pominąłem. Świetnie. I teraz trzymam kciuki. Trzymajcie też kciuki, żeby był bonfire, bo po prostu się rozpłaczę, jak go gdzieś tutaj nie będzie za chwilę. No, na razie nie widać, nie słychać, żeby miał być gdzieś bonfire, a widać jedynie, że chyba
No, zmierzam wielkimi krokami na bossa. No, tu widzę, że są jakby te... Nie wiem, jak to właściwie określać. To są posągi na dali czy co, ale no tutaj jest ona właśnie. Można użyć klina oczywiście. Dobrze, że animacja mnie ratuje chociaż w takim wypadku. Teraz on powinien stać się taki do zabicia. No właśnie. W ten sposób. I możemy sobie z nim normalnie powalczyć. Trzeba uważać, ponieważ ta lawa najpierw się wylewa z jednego ramienia, a potem z tego po drugiej stronie. Dlatego fajnie, jakbyśmy zmieniali stronę, jak z nim walczymy. A nie zawsze stali na przykład, wiecie, nie zawsze się trzymamy przed jego lewej strony, tylko żeby było różnie. Dobra, poczekam sobie troszeczkę, aż do mnie podbiegnie. Jezus Maria, nie aż tak! Najgorsze, że tu nie ma ogniska nigdzie. To jest straszne, naprawdę. Że twórcy nie pokusili się o żadne ognisko. I to może będzie nawet, wiecie, takie w miarę, bo jakbym z nimi nie chciał walczyć, no to co za problem tutaj sobie przebiec, nie? Tak naprawdę. Jakbym z nimi nie walczył, tylko sobie speedruna robił, no to nie powinien być większy problem. Ale minus jest taki dla osób, które właśnie nie chcą przebiegać, tylko chcą normalnie walczyć, bo no to strasznie, strasznie dużo czasu zabierze takim osobom, na przykład mi. No i zginąłem, bo zagadałem się. I akurat miał taki minimalny pasek życia. Dobra. Zaczynam nagranie, przebiegnę sobie tutaj do windy i wznowię nagranie, jak już będziemy w tym miejscu. Wydaje mi się, że tu będzie boss, ale czy na pewno? Zobaczymy. Czy ja dobrze pamiętam, jak tam się szło? Dobra, myślę, że pamiętam. Okej, wiecie co? Po drodze chciałem już powiedzieć, że cofam to, co mówiłem, że speedrun jest łatwy, ale teraz jednak potwierdzam. Speedrun jest łatwy naprawdę bardzo, bo po pierwsze, od teraz przeciwnicy są do zabicia, więc jak ktoś chce, to nawet nie musi ich przebiegać, może sobie śmiało ich zabijać. A po drugie, do tego miejsca, gdzie jest winda, no bo trzeba oczywiście sobie dźwignię aktywować, chyba że zrobicie taki myk i puścicie windę do góry, to nie będziecie musieli na nią czekać. Ale nawet jak zapomnicie o tym, podchodzicie sobie śmiało do miejsca, do dźwigni, gdzie ona się znajduje u góry, aktywujecie sobie dźwignię i żaden przeciwnik do was nie podejdzie, bo oni po prostu tam nie mogą wejść. Jedynie od czasu do czasu ktoś tam do was z łuku strzeli, ale to jest, nie jest żadnym naprawdę problem. I wiecie co, myślę, że tam chyba nie muszę iść już teraz, bo rozwaliłem jedno takie. Pójdźmy teraz do drugiej strony, na drugą stronę. Tu pewnie wyjdzie kolejny taki. Tak myślę. Okej, już jestem. Podnieśmy w takim razie duszę na dali. Kolejna dusza. I to chyba by było... O! To chyba nie byłoby jednak na tyle. Chciałem się rozejrzeć, czy nie ma jakichś skarbów, a proszę bardzo, co my tutaj mamy. Mamy kolejne takie miejsce, no chyba trochę przesadzili ze zbieraniem tych dusz na dali. W ogóle zastanawiam się, po co one są. Naprawdę, możecie mi napisać w komentarzach poniżej, ja i tak nagrywam bardzo dużo na zapas. Być może nawet cały DLC nagram na zapas sobie, kto wie. Bo od pierwszego odcinka wszystko leci tego samego dnia. Wszystkie odcinki nagram jednego dnia, mam taką po prostu fazę na to DLC i tak mi się spodobało, że po prostu chcę je ukończyć dzisiaj. I może tak nawet będzie. Zobaczymy. Teraz tylko muszę uważać, bo ten gość mi zaraz wyskoczy z ziemi. Może ja? Nie, wyskoczy, jasne, że tak. Ten minotaur oczywiście. Jak on mnie tym trafił? No, ja bym chciał naprawdę bardzo wiedzieć to. To jest właśnie niefajne, że raz to się leje z lewej, a raz z prawej strony, bo naprawdę trzeba bardzo uważać, zapamiętywać to, trzeba zwracać na to uwagę. Żeby później po prostu nie zdziwić się, jak to nas na chwilę, no, sparaliżuje, bo to na chwilę nas zatrzymuje. Wow. On tu przyjdzie? Nie, no to teoretycznie można by go sobie... A, może jednak i przyjdzie. Czyli teoretycznie nie można go żadnym łukiem sobie rozwalić, w żaden sposób tutaj nie zadziała. Ale można z nim na przykład na schodach walczyć, a wielu przeciwników Dark Souls cierpi na takie coś, że... Ja to zawsze powtarzam, bo to jest prawda. I to jest fajny tip na większość przeciwników w Soulsach, bo większość przeciwników w Soulsach cierpi na takie coś, że kiedy oni są wyżej od was, to was nie są w stanie trafić. Albo mają wielkie trudności z tym i, jest łatwo na przykład to bardzo tego uniknąć. No to nie wejdzie, no bo jest za dużo, no to można być na przykład zbunkrować i go wystrzelać. Co tam było?
Co tam jest? Aha, tam są chyba... Patrzcie, to jest pad nawet! No i duszę dostałem za niego. Co tam się wyprawia u góry? To jest chyba ten most, jak się speedruna robi po prostu, wiecie? I właśnie oni chyba tam spadają teraz, nie wiem. No mnie pewnie widzą, że ja tutaj walczę i chcą do mnie zejść, ale są trochę średnio sprytni i po prostu spadają w przepaść. Oj. Uciekam, 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 bo bym się chciał uleczyć. On mi raczej tam by nie umożliwił tego. No i teraz z mojej strony się będzie lało. Na szczęście mogę to przeżyć, no i świetnie. Wreszcie go pokonałem, wreszcie Minotaur padł. Skoro tam były dwa, tu jest jeden, to wydaje mi się, że będzie symetrycznie, więc myślę, że to będzie... O, patrzcie, jest jeszcze jakieś przejście. I tej duszy nadal ostatnio nie wziąłem jeszcze. Pytanie, czy najpierw iść do przejścia, czy najpierw iść przez fogę. Wydaje mi się, że tam może być jakiś boss. Wyszedł kolejny z ziemi. Szlak by to. Dobra, pójdziemy najpierw tam. Tak, tam jest ognisko. Szybko, demo, szybko, 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 do ogniska. W podskokach do ogniska biegnij mi tutaj. Rozpalaj to i siadaj. Siadaj, 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 siadaj. Dobra. Jestem bezpieczny. Jeszcze niby oberwałem, ale siedzę, nieważne. W takim razie weźmiemy sobie duszę. Tam dalej nic nie ma, nie ma. Bierzemy duszę i przejdźmy przez fogę. Nie mam zamiaru z nim walczyć, naprawdę. Tyle razy z nim walczyłem, że naprawdę szkoda mi na to czasu. Na chwilę tego jednak może zacząłem nagranie, żeby go nie stracić. No właśnie, bo siadłem przy ognisku, więc musiałbym z dwoma walczyć. Ciekawe, że tylko dwóch jest z prawej strony, a po lewej nikogo nie ma. Nieważne. I co mamy? Nie ma żadnego bossa. Jest tylko jakiś wielki miecz. Oj, dobra, mamy bossa. Z epickim wejściem. Rycerz oparów. To ciekawe, czy będzie umiał się teleportować Bożego na życie. Wow. Wiecie co, może wykorzystam trochę moją piromancję, którą zdobyłem w tym dodatku. Bo coś mi mówi, że może być ona jednak dobra na tego bossa. I w końcu mamy jakiegoś porządnego bossa, a nie jakąś kopię z już istniejących, nie? Wcześniej. O Jezu. Takich właśnie bossów oczekiwałem. Tak mam wrażenie, że to jest trochę taki penetrator z Demon Souls. Nie, to 95 bije, to dam sobie spokój. Myślałem, że ostatnio on po prostu w pełni nie dostał tą piromancją, ale teraz mam pewność, że dostał w 100%, więc jest ona po prostu słaba na niego. Tarcza mi jest niepotrzebna, będę robić przewroty, widzę, że całkiem mi one wychodzą. Trochę mi teraz tak przypomina tego myśliwego z trailerów i gameplaya też Bloodborne. Co wy na to? Też ten taki duży miecz ma. Podobnie trochę wygląda. Trochę mnie wygląda jak ten z Bloodborne, ale może tutaj się doszukuję czegoś na siłę, nie wiem. Chciałem powiedzieć, że łatwo się unika jego ataków, no ale wcale tak nie jest. I bossem nie będzie łatwym, bo ma strasznie, strasznie dużo życia, jak widzicie. Ale chyba mam w miarę dobrą taktykę na niego. Robić przewroty w prawo, trzymać się jednej strony. Może i nie mam taktyki. O kurde! I mnie ściął. Dobrze, że to ognisko odkryłem, bo jakbym go nie znalazł i dopiero bym tam doszedł po męczarniach na tym bossie i bym zauważył coś takiego, to bym się naprawdę wściekł. A tak, fajnie, ognisko jest przed bossie, przed bossem. Boss naprawdę fajnie wygląda, podoba mi się to. Właśnie takiego czegoś oczekiwałem, a nie jakiegoś tam demona kuźni w wersji niebieskiej. Dobra, chodźmy raz jeszcze do niego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zrobimy sobie ostatnie podejście. Myślę, że będziemy kończyć powoli ten odcinek. Nie wiem, ile on tak naprawdę już trwa, bo sporo cięć było tym razem. Znaczy, często robię te cięcia, bo nie znam czegoś, nie chcę was zanudzać kilkoma tam podejściami. A, widzę, że za każdym razem będzie taki wstępniak. Ciekawe, czy mogę go na przykład teraz pobić. I co, ma obrażenia? Ma! Czyli można wykorzystać ten wstęp do tego, żeby trochę mu obrażeń nabić. Fajnie. Nie wiem, czy dobrym pomysłem by nie było zrezygnowanie z pierścienia ochrony od ognia, a zamiast tego ustawić sobie pierścień ochrony od obrażeń fizycznych. Znaczy, który mi redukuje obrażenia fizyczne. I to chyba nawet zrobię, jeśli będzie kolejne podejście, no to już wiecie, co sobie ustawię. No teraz nie będę tu się bawić, aż tak zwinnie tutaj nie operuję. Nie wiem do końca, gdzie ten pierścień się znajdować będzie w moim inwentory, więc dam sobie z tym naprawdę spokój. Ten atak trochę jest jak od Arturiasa. Nie lubię, kiedy on atakuje tym mniejszym mieczem, bo on jest strasznie, strasznie szybki. Okej.
Czekam na jakiegoś bossa z cząstką Manusa. W ogóle ciekawe, ile będzie bossów. Czy tak samo jak w pierwszym DLC? Czy może mniej, więcej? Zobaczymy. Kurde, 3 razy. A Jezu! Miałem szczęście teraz. Dwa razy na pisie. Dla pewności. Okej, 321. Całkiem ładne obrażenia. No. Nie mam co narzekać, naprawdę. A to? No to jest świetne, no. Chyba około, nie wiem, 600 wspólne obrażenia były. Aj! Za szybko. Zły timing. Dobra, wiecie co? Ja sobie trochę odsapnę. Zrobię sobie chwilę przerwy od Dark Souls i zaraz się słyszymy z powrotem. A nie, tak, zaraz się słyszymy dla mnie, dla was. Słyszymy się w następnym odcinku, bo kończymy, tak jak powiedziałem, prawie o tym zapomniałem i odcinek by trwał, nie wiem, 60 minut. Także dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało. Wreszcie dotarliśmy do jakiegoś prawdziwego bossa, który będzie stanowił dla mnie wyzwanie. Nie przez to chyba, że ma potężne ataki, tylko przez to, że ma dużo życia. Ale naprawdę podoba mi się jego design, podoba mi się walka z nim, soundtrack jest fajny, jest mroczno naprawdę na tym bossie. No i mam nadzieję, że po tym bossie będzie coś więcej, że będzie więcej tych bossów, a nie, że to już będzie na przykład koniec. Także dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie o ocenie tego filmu, no i zachęcam do komentowania. Trzymajcie się, na razie, papa, i miejcie na uwadze, że nagrałem sobie bardzo dużo na zapas, bo już dzisiaj nagrałem wszystkie odcinki, włącznie z tym i pewnie jeszcze kolejnymi. Także na razie, papa.